Szanowni Państwo, otwieram 52. sesję Rady Miejskiej w Zelowie. Sesja została zwołana na wniosek burmistrza Zelowa. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej w Zelowie. Witam burmistrza Zelowa, pana Tomasza Jachymka. Witam sekretarza miasta, pana Krzysztofa Borowskiego. Witam skarbnik miasta, panią Jadwigę Stróż. Witam kierowników referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy Zelów. Witam sołtysów obecnych na sesji, pracowników Urzędu Miejskiego w Zelowie. Witam pana mecenasa, który też jest obecny dzisiaj na sesji, oraz wszystkich, którzy śledzą dzisiejszą sesję za pomocą internetu. Szanowni Państwo, informuję, iż na 15 radnych obecnych na dzisiejszej sesji jest 12 radnych, przepraszam. Zatem wszystkie podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni na dzisiejszej sesji radny Jacek Bara, radny Kamil Świtała i radny Włodzimierz Paczuszka. Przechodzimy do punktu drugiego, przedstawienie porządku obrad. Radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na sesję. Porządek obrad był dostępny na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Zelowie, był dostępny w systemie Rada. Zatem został on Państwu udostępniony. Punkt trzeci dzisiejszego porządku obrad, podjęcie uchwał w sprawach. I przechodzimy do punktu 3.1, w którym będziemy podejmować pierwszą uchwałę. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2031 i omówienie, bardzo proszę, panią Jadwigę Stróż, skarbnika miasta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie roku 2023 wynikają ze zmian budżetowych, a ponadto ze zmiany w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie przedsięwzięcia budowy i modernizacji nawierzchni dróg. Łączne nakłady inwestycyjne nie ulegają zmianie. Przesunięciu podlega jedynie transza w wysokości 1 900 000 zł z roku 2024 do roku 2023. Środki na finansowanie w większości tego zadania pochodzą z programu Polski Ład, a więc przesunięcie środków z roku 2024 do 2023 nie powoduje zwiększenia deficytu budżetowego, ponieważ ta kwota zostaje wprowadzona zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych. Pozostałe kwoty w wieloletniej prognozie finansowej, tak jak powiedziałam, wynikają ze zmian budżetowych w roku 2023. W związku z powyższym przejdę do omawiania drugiego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2023. Proszę bardzo. I w ramach tych zmian do budżetu zostają wprowadzone środki z otrzymanych decyzji. Jest to kwota 63 945 zł na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, a także dotacja na transport wyborców na wybory ostatnie w kwocie 4320 zł. Pozostałe zmiany to, tak jak już mówiłam, przy wieloletniej prognozie finansowej w zadanie inwestycyjne, o którym wspominałam, zwiększone w roku 2023 o 1 milion 900 tysięcy zł oraz zwiększona o 110 tysięcy 500 zł dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla OSP Pożdżenice po wprowadzonej zmianie, dotacja 610 tysięcy 500 zł. Pozostałe to są drobne zmiany, przesunięcia między paragrafami.
Wnioski tyle Państwo otrzymali w materiałach. Ja prosiłabym jeszcze o dodatkową możliwość wprowadzenia do budżetu również dwóch decyzji. Pierwsza to ciąg, znaczy przepraszam, decyzja, którą, o którą mówiłam wcześniej, to ona nie była na transport, tylko na zryczałtowate diety dla mężów zaufania. Na transport to jest dotacja w ramach autopoprawki, o której teraz mówię, 1259,07 zł oraz decyzja również dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwota 64 274 zł i w jednym i w drugim przypadku są to zadania zlecone. A więc te dwie kwoty znalazłyby się zarówno w budżecie po stronie dochodów, jak i wydatków, jak i w wieloletniej prognozie finansowej w odpowiednich rubrykach, czyli też dochody, wydatki i dotacje. Wprowadzone zmiany, tak jak powiedziałam, nie powodują zmiany deficytu, a co za tym idzie, też jego finansowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odczytanie opinii do uchwały. Omówiony projekt uchwały opiniowała Komisja Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zelowie. Komisja pozytywnie zaopiniowała omówione projekty. Dziękuję bardzo. Oczywiście mówimy o projekcie uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2031. I czy radni mają w tym punkcie jakieś pytania? Brak pytań, radni nie zgłaszają pytań, zatem przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę radnych o oddawanie głosów. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z poprawkami, o których mówiła pani skarbnik w swojej wypowiedzi? Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Wyniki głosowania: uprawnionych do głosowania 12 radnych, głosów za 12, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 3.2. Zmiany w budżecie gminy Zelów na 2023 rok. Ten punkt pani skarbnik mówiła w punkcie poprzednim. Proszę o odczytanie opinii do uchwały. Omówiony projekt uchwały opiniowała Komisja Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zelowie. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tego punktu, do zmian w budżecie gminy Zelów na 2023 rok? Nie ma pytań, zatem przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę radnych o oddawanie głosów. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z poprawkami, o których wspominała pani skarbnik w swojej wypowiedzi? Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania: uprawnionych do głosowania 12 radnych, głosów za 12, głosów przeciw 0, wstrzymujących 0. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Szanowni państwo, przed zakończeniem sesji mam jeszcze jedną sprawę. Tutaj skieruję pewien wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 24 października 2023 roku wpłynął do Biura Rady Miejskiej wniosek, pod którym, jak wynika z jego treści, podpisali się mieszkańcy gminy i wraz z wnioskiem przedstawiono projekt uchwały mówiącej, dotyczącej zakazu zatłaczania spalin pod ziemię. Dlatego ten wniosek wraz z propozycją uchwały kieruję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, aby komisja pochyliła się nad tym wraz z obsługą prawną Urzędu Miejskiego, ustaliła, czy to w ogóle dotyczy nas jako gminy. Także to z dniem dzisiejszym kieruję ten wniosek wraz z propozycją uchwały do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I szanowni państwo, przechodzimy do punktu ostatniego, zakończenie sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 52. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję państwu bardzo za udział w sesji. Dziękujemy.